Wiesz co, ci powiem, że ja już nie widzę. Przychodzi taki wiek, że żeby mężczyzna miał płaski brzuch, to se musi pympek na plecach namalować, a żeby coś widział, to musi założyć okulary. O kurczę. No. Widzisz, jakie to są mądrości. Tak. Dużo jest o naszych fajnych, o naszych przyjaciołach, patrz. Na żywo. Czego nie zrobiłby lider ich troje, o Michale Wiśniewskim. Notabene, że dostał zaproszenie na 50. rocznicę urodzin i pierwsza rocznica odnowienia przysięgi małżeńskiej Michała. Jak się uda, to tam będziemy. To tam będziemy, bo ja teraz nie wiem, czy ja z tobą gadam, czy z ludźmi. Ale my to za chwilę wszystko wyprostujemy. Na żywo dali. Błyszczała na dwóch brzegach. Grażynka Torbicka, nasza wielka przyjaciółka. Zresztą myśmy się przyjaźnili jeszcze z mamą, czyli z panią Krystyną Lowską, którą serdecznie pozdrawiamy. Wiele imprez żeśmy wspólnie prowadzili, zagrali, ponieważ mąż pani, Krystyny Lowski był znanym działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej i mieliśmy tam jakby takie wejście na różne mecze. Dzięki temu żeśmy byli na Polska-Anglia na przykład. Jak ty długo godasz, Hanek, no. Kto to pamięta? No to przeczytaj, no. No ale co, no, że Grażynka błyszczała na dwóch brzegach. Chciałbym powiedzieć, że Grażyna błyszczy na każdym brzegu. Nasza fajna oddziałka z Tychów. Tak. Kiedyś prowadziłem z Grażyną taki koncert na 150-lecie miasta Katowice i to państwu opowiem, bo to było na Śląsku, w Katowicach, przy naszym legendarnym spotku, a koledzy z Warszawy do mnie SMS-owali, gdzie jest ten koncert, gdzie go nagrywałem. Ja mówię, na Śląsku. Nikt nie wierzył, bo Śląsk już jest tak piękny jak Warszawa. Tak, a gdzieś, w jakim miejscu to kręciliście? No, w Kołonospru, nie, tak, Kołonospru, Kołospodku, no Kołospodka. Tak. Teraz przez Katowice się jedzie, to naprawdę jest na czym oko zawiesić. Nie dość, że tunel, to jeszcze piękne zabudowy. No i można powiedzieć, że są miejsca, które potrafią na Śląsku przyciągać.